Iraku gasną owoce historycznej pielgrzymki papieża Franciszka. Sytuacja mieszkających tam chrześcijan nie ulega poprawie. Nadzieja obudzona przez wizytę papieża Franciszka w Iraku jeszcze trwa, jednak coraz bardziej zaczyna słabnąć w obliczu braku jakiejkolwiek zmiany. Podczas wizyty Ojca Świętego rządzący w Iraku zobowiązali się m.in. do remontu kościołów i podnoszeniu z gruzów turystyki religijnej. Jednak do tej pory żadne działania nie zostały podjęte, informuje o tym patriarcha Babilonii kardynał Luis Sacco. Aby zrealizować cele, które postawił papież Franciszek przed Irakijczykami, potrzeba wspólnego działania ze strony Kościoła, ze strony rządzących, między chrześcijanami i muzułmanami. I do takiej postawy wzywa m.in. chaldejski patriarcha Luis Sacco, kardynał. Bez tej woli współpracy do żadnych zmian nie dojdzie. Winą za ten brak postępu patriarcha obarcza polityków. Władze nie robią nic, by wygnani chrześcijanie mogli wrócić do swych domów i odzyskać majątek przejęty przez muzułmanów. Tereny historycznie chrześcijańskie wciąż kontrolowane są przez islamskie bojówki. Niesienie pomocy przez organizacje międzynarodowe jest niezwykle utrudnione. Kardynał Sacco wskazał również, że instytucja państwa jest niewydolna, dlatego też różnego rodzaju grupy zbrojne wciąż mogą kontrolować terytorium, nie pozwalając na jego rozwój społeczny i gospodarczy. Zwrócił też uwagę na nierozwiązany problem, jakim jest brak kontroli nad handlem bronią. Chrześcijanie liczą, że ich sytuacja zmieni się po wyborach, które odbędą się jesienią. Jednak zdaniem kardynała Sacco nie będzie to proste, ponieważ w islamie wciąż trudno rozdzielić politykę od religii.